Cześć wszystkim! Zapraszam Was dzisiaj na kolejny filmik, w którym pokażę Wam wszystkie rzeczy, generalnie jakie sobie kupiłam w tym roku do szkoły, jeżeli chodzi o przybory. Idę w tym roku do pierwszej liceum i stawiam raczej na rzeczy takie dosyć klasyczne, proste i żeby właśnie były dobrej dosyć jakości, więc tak. Zaczynając od rzeczy pierwszej, czyli po prostu podstawy, czyli torby z Echelon, wyglądającej tak. Generalnie ma złote wstawki, złoty zamek tutaj oraz w środku jeszcze jest specjalny pasek, który możemy sobie powiesić na ramieniu, jeżeli chcemy mieć właśnie taką torbę na ramię. I jest też dosyć szeroka, jeżeli ją rozłożymy, więc spokojnie zmieszczą nam się tam wszystkie potrzebne rzeczy do szkoły na dany dzień. Więc moim zdaniem jest bardzo fajna. Więc tak, to jest pierwsza rzecz. Kolejna rzeczy, czyli po prostu takie najważniejsze drugie. Zeszyty, z którymi na pewno każdy po prostu ma problem czasami, bo trudno znaleźć takie, które nam się podobają i jeszcze oprócz tego mają kartki odpowiednie. Przynajmniej ja na to mega zwracam uwagę. Pierwszy zeszyt wygląda tak. Jest to zeszyt bardzo ładny z Nowym Jorkiem. Generalnie tak, czarno-biały. Kolejny zeszyt jest taki Keep Calm and Smile More. On jest dosyć gruby. Kolejny Creme de la Creme. Tutaj jest taki z Santo Subito, to jest akurat religii. Kolejny to są takie owoce, czyli berries generalnie, jakieś takie różne. Kolejny zeszyt, z którym była długa historia, bo bardzo trudno było mi go znaleźć, w ogóle jakikolwiek zeszyt do francuskiego. Były zeszyty tylko do rosyjskiego. I kolejne zeszyty, czyli to są wszystkie z jednej serii, z takim trójkątem. Będę Wam po kolei je pokazywać. Tutaj mamy akurat chemię. Dalej jest biologia. Dalej matematyka. One wszystkie mają ściągi, więc bardzo fajnie, na to liczyłam. Dalej mamy fizykę. Dalej geografię. Język polski. Informatykę. I historię. I wszystkie te po prostu zeszyty mają tutaj z tyłu taką ściągę, więc bardzo się z tego powodu cieszę, ponieważ to sobie można jakoś pomóc i bardziej sobie poradzić na dany temat i tak dalej. Oprócz zeszytów, które sobie teraz odłożę, mam jeszcze taką fajną teczkę, taką fajną limonkową teczkę. Ona jest z Tesco i tak, jest taka zwykła na różne takie papiery albo rzeczy, które będą na dany dzień potrzebne do szkoły. Oprócz tego mam jeszcze piórnik. Piórnik jest taki biały, on jest z Empika. Jest takie eko skórki i myślę, że będzie dobrze się sprawował. Też nie wiem, bo ten kolor wydaje się być taki trochę za jasny do szkoły i zaraz może się zabrudzić, ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. I oprócz tego mam różne przybory. I na przykład 4 kleje z Tesco po jakieś 49 groszy. Zwykłe zakreślacze też z Tesco. Też one kosztowały nie wiem ile, 3 zł czy coś takiego. Kolejna rzecz to są dopisy. Spoko, więc spoko. Dalej to są zwykłe opcje mechaniczne, dlatego że stwierdziłam, że nie będę się bawić w mazanie i pisanie, struganie. To wszystko nie, w tym roku nie. I dlatego takie właśnie mechaniczne. Oprócz tego mam też rzeczy ze Stabilo, bo już takie, co będę ich używać teraz. Więc tak, pierwsza rzecz to są właśnie długopisy, dlatego że ja generalnie piszę czarnymi długopisami. Jeżeli się pojawią na przykład jakieś tam niebieskie czy coś w moim zeszycie, to może być, ale generalnie stawiam na czarne, lepiej mi się uczy z takiego koloru. I jest mi też wygodniej takimi pisać, więc czy długopisy ze Stabilo. Neonowrówki. W sumie to łamię zasadę, którą powiedziałam wcześniej. Ale myślę, że te neony mnie przekonały. Więc tak, ołówki jeszcze takie. I cienkopisy ze Stabilo też. Nie wiem, za takich tutaj 6 zapłaciłam 17 zł. Nie wiem dlaczego aż tyle kosztują. Mam nadzieję, że jakość równa się cena czy coś w tym stylu. Więc tak. Okej, no więc to już by było na tyle z tych moich rzeczy szkolnych. Dlatego, że no, jak Wam mówiłam, w tym roku po prostu stawiam na takie bardzo, bardzo podstawowe rzeczy, po prostu, żeby nie bawić się w te różne, bo na przykład plastiliny, farbki czy tam dalej inne rzeczy,
Na pewno to nie będzie mi potrzebne, a nawet jeśli, to mam jeszcze te z poprzednich lat i zdecydowałam, że w tym roku nie będę takiej rzeczy kupować. Jeżeli jesteście ciekawi jakichś innych takich przyborów, takich bardziej, nie wiem, dla gimnazjum, czy coś takiego na plastykę, czy na inne, na przykład przedmioty artystyczne, to zapraszam Was do mojego wcześniejszego filmiku z tamtego roku, tam akurat jest dosyć dużo takich rzeczy. Więc tak, to już było na tyle i ja zapraszam Was na kolejny filmik, który się wkrótce pojawi z holem, właśnie też do szkoły i generalnie z holem, bo dosyć duże zakupy poczyniłam ostatnimi czasy. Więc tak, do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!